rozumiesz temat? Ja. Jak? Wiem na bity, wiesz, że królem jest Teo. Ciebie zapraszam do zamku królewskiego. I to jest tak, kiedy wchodzę, wiesz, na oczy wejść, przejrzyj tam, możesz obejrzeć te obrazy Matejki. I póki co, wiesz, że ja gram ten hip-hop, możesz obejrzeć, bo jesteś tu turystą. A kiedy gram, wiesz, gram to i mogę to zrobić wnet. Ja jestem turystą lepszym niż Johnny Deppa. Kiedy wjeżdżam, to wiesz, że ja gram do woli i mogę tu poderwać jakąś Angelinę Jolie. Zresztą, wiesz, że wyrywam się spod kontroli, kiedy gram człowieku i mogę to zrobić w pierdolnych 60 sekund. Zresztą bizam, bizę, gram to ziomal w net. W 60 sekundach Nicolas Cage. Zresztą tak to prawdzie, o, gram to w rapie. A jest, to mogę zamknąć w pierdolonej klatce. I to jest tak, wiesz, kiedy bizam jest okej, mogę z tobą wystąpić w klatce, jak Popek. Odpowiada Bones, również na temat. Francuski piesek. 45 sekund. Autobiograficznie, dawaj. Teraz bonus ma mikrofon. Najpierw coś powiemy o Matejce, nie? Ej, dobra, wiesz, ja tu wchodzę z tym wyrazem, jaki stańczy konto, zwykły błazen. Ej, i to jest tak, ja tu wchodzę w koronie, podszedł królów Polski, bones, bones i bones. I to jest tak, teraz wiesz się niesie, bo nie jestem jakiś francuski piesek. Ej, i to jest tak, teraz ziomal lubi francuski sek, lubi robić mi oral. Ej, i to nieważne, teraz opcja jest trudna, bo ja wpieprzam go jak kurwa żabie udka. I to jest tak, to jest standard, bo moje free się wznosi jak kurwa wieża Eiffla. I to jest tak, o co chodzi? Chociaż to nie Paryż i to nie pokaz mody, ale teraz jadę, kurwa, weź to sprawdź. Najlepsze kasztany rosną na placu Pigal. I to jest tak, może to jest trudne, ale wiecie, tam jest Teo, bo tam kurwa jest burdel. Yo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tematy. Teraz będziemy mieli czystą walkę freestyle'ową. Teodor Bones, tak to wygląda, każdy ma 30 sekund. Ojej, jedźmy. Tak, po dwa wejścia. Yo. Słucham? Można, wszystko można, tak. Yo. Nie o bratka. Nie o nich, zio. I to jest tak, rapuję z nim. Czterech bonezów, ja sam nie wierzę. Czterech bonezów, najgorsza kareta w pokerze. Zresztą sam wierzam i wierzę, gramy hip-hop. On kurwa jak Paryż, raczej jak Paris Hilton. Zresztą ja tu wierzam i powiem tobie, ziom, gram to do ludzi i wierzę jak Paris Hilton, możesz być co najwyżej tak głupi. Zresztą i powiem tak, kiedy wchodzę, ziom, z gram to na scenie. Paryż, jak Paryż mówiła, że fajnie, że nazwali miasto jej imieniem. I to jest tak, zresztą. I powiem tak, kiedy wchodzę, ziom, to jest wciąż pewne. I wierzę właśnie do Paryż, porównuję jego inteligencję, ale powiem tak, kiedy wchodzę, to wierzę, gram to w tym wizę. Przy Paryż i tak wypada poniżej. Ej, Paris Hilton, nie masz na co liczyć. Kurwa, jaki kraj tacy celebryci. Dlatego teraz jadę tutaj z takim ziomkiem. Może z Jolą Rutowicz będziesz miał tu jakiś związek. I teraz jadę i weź już przestań. Jak Paris Hilton, Teodora, tutaj niosę pieska. Ej, i to jest tak, teraz gadasz głupotę, bo napiszę pudelek albo jakiś plotek. I to nieważne, kurwa, teraz mam tożsamość. Piszę o nim pudelek i kurwa ciągle to samo. I może on tu walczyć o tytuł? Przejście. Na pudelku pisało, że wypadasz z bitu. Yo. A i tak cię wpierdalam. Okej, okay. Jeszcze raz, wiesz, myślisz, ziomek jest fajny, Paris ma Hilton, ty masz dworzec centralny. I to jest tak, kiedy ja daję tutaj parę fajnych wersów, on wciąż ma się, że napisał o nim na pudelku. Ale kiedy ja wjeżdżam, to wiesz, że gram tą dalej, a na scenie wciąż się łasi do mnie jak spaniel. Zresztą powiem tak, kiedy wchodzę, to wiesz, że znów Teo tak gra w rundach, a ciebie mogę stąd pognać jak zwykłego kudla. Zresztą powiem tak, kiedy wchodzę, to wiesz, że gram to z głowy, ale twój freestyle czy nie jest rasowy. Przejście. To jest tak, yo. Kiedy wchodzę, to powiem tak. Ha, zamknę twoją ciszę i wiesz, że każdy cię pojedzie, kiedy spojrzy po twoim życiorysie. Dobra, dobra, ej. O dworcu centralnym nic mi już tutaj nie mów. Ja mam dworzec centralny, a ty masz tam kolegów. Dlatego teraz wiesz, coś ci tutaj powiem. Jaki dworzec ty masz, chyba nie po kolei w głowie. Dlatego wiesz, wchodzę tutaj dzięki bitom i nie jestem tutaj jakimś kurwa celebrytą. Bo teraz wiesz, jesteś głupi frajer, a na bycie celebrytą z takim brzuchem się nie nadaje. I to nieważne, teraz jadę tu z tym, chociaż był tutaj kurwa autodiss. Dlatego wiesz, że kurwa coś wam powiem, rzuciłem autodiss, żeby był jakikolwiek punchline na moją osobę. Bones i Teodor.
raczej odwrotnie, Teodor i Bones. I wasza opinia w tym temacie, jury oczywiście bierze pod uwagę to, co wy myślicie. Czy waszym zdaniem lepszy w tej walce był Teodor? A może z lepszej strony pokazał się Bones? Opinia jury? To było słychać, dalej przechodzi Bones. Bones! Teodor, dzięki za udział w pierwszych eliminacjach. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o ćwierćfinały.